Wprawdzie to dopiero początek roku szkolnego, ale już teraz widać, że to nie będą łatwe miesiące. Jednym z wyzwań jest wciągnięcie do systemu oświaty i integracja ukraińskich uczniów. Między innymi o tym rozmawiano podczas Kongresu Oświaty, który zakończył się w środę w Katowicach. Magda Sincewicz. Choć odbywa się po raz 10, pierwszy raz biorą w nim udział zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Po raz pierwszy też organizowany jest we współpracy z UNICEF-em. Kongres Oświaty to wydarzenie, które się wpisuje idealnie w tytuł Europejskiego Miasta Nauki, jakim są Katowice, jakim będą w przyszłym roku Katowice. To kongres, który pokazuje kierunki rozwoju dla samorządowej oświaty. To ma być oświata nowoczesna XXI wieku. Tegorocznym tematem przewodnim kongresu była edukacja przyszłości, przyszłość edukacji. To pytanie o to, jak kształcić dzieci i młodzież, ale też nauczycieli w zmieniającej się dziś szkole. Na pewno staramy się przedstawiać nauczycielom nowe warianty pracy z dziećmi oraz zwracać uwagę na to, że mogą być też alternatywne sposoby do pracy z dziećmi, czyli niekoniecznie utarte schematy, niekoniecznie stare narzędzia, czasami nowe podejście jest jakby mile widziane. Dodatkowo staramy się pomagać rodzicom, żeby w narzędziach, które używają i sposobach pracy z dziećmi, nie zapominali, że świat się zmienia. Telefony komórkowe i dostęp do social mediów to wszystko ma olbrzymi wpływ na uczniów. Trudno jest to kontrolować i nad tym zapanować. By zachować dobry kontakt z dzieckiem, trzeba je zainteresować tym, czego chcemy je nauczyć. To zadanie głównie dla nauczycieli. Bardzo się sytuacja zmienia i trzeba cały czas się dokształcać, uczyć, zbierać doświadczenia, rozmawiać, bo jeśli się tego nie robi, to się stoi w miejscu. Dzieci się bardzo szybko nudzą i przez to też potem grupa się może trochę rozpaść. Możemy nie zwracać uwagi na wiele problemów lub jakieś inne rzeczy, które są ważne, a które są pomijane, bo wkrada się właśnie ta rutyna, więc takie kongresy i generalnie wykłady, warsztaty są niesamowicie właśnie inspirujące i pomocne. Nie tylko dla nauczycieli, ale także najmłodszych, a ci wiedzą, o jakiej szkole marzą. W szkole zdecydowanie są po prostu duże problemy, nieraz to z planem lekcji, czy to z nauczycielami, bądź z rówieśnikami, ale takie spotkania zdecydowanie pomagają, chociażby wydaje mi się, że warto było przejść do jakichś działań. I takie spotkania ogólnie są dobre, ale myślę, że to działania będą raczej powodowały coś, co może zmienić szkołę na lepsze. Szkołę, która skupi się na wielokulturowości, nowych technologiach i zagrożeniach, które czyhają na młodych w dzisiejszym świecie.